Polska jest krajem, w którym mamy demokrację i pluralizm. Nie szanuje pani inteligencji ani pana redaktora, ani mojej, ani naszych widzów. Posłowie Konfederacji są nie do kupienia. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Zanim byli sławni. Pod ostatnim filmem pisaliście, że chcecie zobaczyć Krzysztofa Bosaka, więc to o nim będzie dzisiejszy odcinek. Zanim Krzysztof Bosak wystartował w wyborach prezydenckich w 2020 roku, zanim zrezygnował ze studiów, zanim założył własną fundację. Krzysztof Bosak urodził się 13 czerwca 1982 roku w Zielonej Górze. Ma jednego brata. Jego matka Alicja jest nauczycielką, a ojciec Ryszard prowadzi własne przedsiębiorstwo poligraficzne. W dzieciństwie i młodości trenował akrobatykę sportową oraz windsurfing. W liceum próbował swoich sił jako DJ. Krzysiek był też instruktorem żeglarskim oraz działał w Związku Harcerstwa Polskiego. Po skończeniu liceum studiował na kilku kierunkach studiów, ale żadnego nie skończył. Studiował m.in. architekturę na Politechnice Wrocławskiej w latach 2001-2004, ekonomię w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w latach 2004-2008 oraz filozofię na prywatnej uczelni. Odbył też kurs dziennikarski w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Kiedy podczas audycji radiowej został zapytany, dlaczego nie skończył studiów, odpowiedział: stratą czasu jest kontynuowanie studiów, które człowieka nie interesują. Ja studiowałem dziennie architekturę, później studiowałem ekonomię. Nie jestem obecnie ani architektem, ani ekonomistą, zajmuję się polityką, dlatego myślę, że to jest dobra, odważna decyzja, żeby po prostu nie poświęcać ani swoich pieniędzy, ani pieniędzy podatnika, tym bardziej jeżeli ktoś na studiach dziennych robi coś, co nie służy rozwijaniu. W wieku 18 lat wstąpił do Młodzieży Wszechpolskiej, organizacji młodzieżowej, która ma charakter nacjonalistyczny. W organizacji pełnił różne funkcje, od członka rady naczelnej przez rzecznika prasowego aż do stanowiska prezesa krajowego, który objął 5 lat po dołączeniu do organizacji. Wygrał kiedyś w rankingu na najseksowniejszego Wszechpolaka i wziął udział w charytatywnym poselskim pokazie mody, ale mówi, że na wybiegu nie czuł się swobodnie. W 2001 roku Krzysztof Bosak wstąpił do Ligi Polskich Rodzin. Rok później kandydował w wyborach samorządowych do Sejmiku Lubuskiego, jednak bez powodzenia. W latach 2004-2005 pracował jako asystent Macieja Giertycha, a w 2005 roku wszedł do Sejmu po tym, jak uzyskał mandat poselski. Po niepowodzeniu w wyborach w 2007 roku zrezygnował z członkostwa w Lidze Polskich Rodzin i wycofał się z polityki oraz objął stanowisko redaktora naczelnego serwisu prawy.pl. Krzysiek wystąpił w programie Kuby Wojewódzkiego i pojawił się w 6. edycji Tańca z Gwiazdami. Założył też fundację Europa Media, której został prezesem. Bosak był też członkiem Rady Programowej TVP i nawet przez pewien czas pełnił funkcję jej wiceprzewodniczącego. W latach 2011-2012 był wicedyrektorem Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej. Po opuszczeniu tej fundacji włączył się w działalność Ruchu Narodowego, z którego listy startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku, jednak nie uzyskał mandatu. W wieku 31 lat Krzysztof wciąż mieszkał w wynajmowanym z kolegami mieszkaniu, nie miał samochodu, a po mieście jeździł na rowerze oraz prowadził towarzyski tryb życia, chociaż zazwyczaj nie pijał dużo alkoholu. W 2015 roku z ramienia Nowej Prawicy i Ruchu Narodowego startował w wyborach samorządowych. Chciał zdobyć stanowisko prezydenta Zielonej Góry, ale zdobył tylko 4,5% głosu. 3 lata później w wyborach samorządowych starał się o miejsce w Sejmiku Mazowieckim i znów nie uzyskał mandatu. W 2019 roku został jednym z liderów Konfederacji i uzyskał mandat posła w wyborach parlamentarnych. Z ciekawostek powiem wam jeszcze, że Krzysztof Bosak mierzy 174 cm wzrostu i przyznał, że kiedyś chciał być trochę wyższy, ale już pogodził się ze swoim wzrostem. W lutym 2020 roku wziął ślub z Kariną Walinowicz, która jest prawniczką, analityczką oraz koordynatorką Centrum Wolności Religijnej. W tym samym roku wystartował w wyborach na prezydenta Polski i uzyskując prawie 7% głosów, odpadł w pierwszej turze. Koniecznie zobaczcie też mój drugi kanał, na którym zamieniłem się Tinderem z dziewczyną, skoczyłem na bungee z nieznajomym, poszedłem do najgorzej ocenianej restauracji w mieście i wiele innych szalonych rzeczy. Link do kanału znajdziecie w opisie.